Zapraszam Was do obejrzenia dzisiejszego filmu, w którym postanowiłem rozprawić się z 7 najczęstszymi nieprawdziwymi lub częściowo prawdziwymi informacjami na temat stosowania kwasu polimlekowego i w ogóle kwasu polimlekowego w medycynie estetycznej. Zaczynamy! Po pierwsze, kwasu polimlekowego nie podajemy w skórę. Jest to preparat, który jest podawany pod skórę. Podanie kwasu polimlekowego w skórę to gotowy przepis na trudne i poważne powikłanie. Więc jeśli słyszycie, jeśli ktoś Wam proponuje podanie kwasu polimlekowego w skórę, to uciekajcie z takiego gabinetu. To jest rada numer 1 i najważniejsza z tego filmu. Po drugie, kwas polimlekowy nie należy do stymulatorów tkankowych, tylko stymulatorów objętościowych. Różnica jest zasadnicza, ale to, co jest najważniejsze, celem głównym stosowania kwasu polimlekowego jest danie objętości. I to jest bardzo fajne, i to jest bardzo wskazane, i to jest bardzo cenna informacja, czy właściwość kwasu polimlekowego. Tylko jeśli nie ma potrzeby dania takiej objętości, to ten kwas nie powinien być w takim miejscu, czy w takiej sytuacji stosowany. To, że to jest też stymulator objętościowy, a nie tkankowy, przekłada się na to, że on jest po prostu dużo, dużo silniejszym stymulatorem i dlatego trzeba go stosować dużo, dużo bardziej ostrożnie, z umiarem i z rozsądkiem. Punkt numer 3. Wszyscy mówią, że to jest preparat najlepszy do twarzy. Ja mówię odwrotnie, to jest najlepszy preparat do ciała. Na twarzy oczywiście możemy stosować kwas polimlekowy, ale trzeba tutaj zachować rozsądek. Nie u każdego z racji wiekowych, z racji uwarunkowań anatomicznych trzeba po prostu bardzo uważać, żeby nie uzyskać efektu sztuczności. Generalna zasada jest taka, że kwas polimlekowy na twarzy stosujemy u osób starszych, zazwyczaj 50+. Punkt 4. Nieprawdą jest, że jest to preparat łatwy w podawaniu. Wręcz odwrotnie, jest to jeden z najtrudniejszych preparatów do podania. Wynika to głównie z faktu, że jest on w postaci zawiesiny, nie roztworu, nie żelu. To powoduje, że przy podawaniu bardzo łatwo możemy zatykać igłę czy kaniulę, przez którą preparat jest podawany. Jest to bardzo trudny preparat w podawaniu. O tym pamiętajcie. Dodatkowo on jeszcze może się później przemieszczać, jeśli nie jest skóra czy tkanka masowana odpowiednio. Dlatego mówienie czy przedstawianie tego w sposób odwrotny, że to jest proste do podania i w ogóle nie ma najmniejszego problemu, jest nieprawdą. A to jest kolejny powód, wracając do punktu 3, dlaczego ja nie polecam stosowania na twarzy. W przypadku twarzy wymagana jest bardzo duża precyzja, a kwasem polimlekowym takiej super precyzji jak kwasem hialuronowym czy innymi preparatami nie jesteśmy w stanie po prostu uzyskać właśnie z trudności w jego podawaniu. Nieprawdziwa informacja numer 5, czyli to, co się powszechnie mówi, że kwas polimlekowy można stosować u każdej osoby niezależnie od jej kondycji zdrowotnej. To jest totalna nieprawda. U osób z problemami autoimmunologicznymi kwasu polimlekowego nie powinno się z założenia podawać. Są pewne wyjątki, ale to jest ocena lekarza, nie ocena wizualna, tylko medyczna na bazie informacji medycznych, parametrów laboratoryjnych. I mimo wszystko u takiej osoby, nawet jeśli warunkowo ten kwas będzie podany, to ryzyko powikłań będzie większe, dlatego zakodujcie sobie, że kwas polimlekowy jest tylko i wyłącznie dla osób zdrowych. Przekłamanie numer 6 to sugestia, że kwas polimlekowy możemy stosować na roztępy i na blizny. Jest to totalna nieprawda. Jeśli chodzi o blizny, on może wręcz zaszkodzić, dlatego że on powoduje tworzenie kolagenu i tworzenie zwłóknienia. Więc w większości przypadków blizn mamy do czynienia ze zwłóknieniem i z czasami ze wzrostami w bliźnie. Jeśli w taką bliznę podamy kwas polimlekowy, to zamiast ułatwić, to utrudnimy korygowanie takiej blizny. To, gdzie możemy podać kwas polimlekowy, to są zaniki tkanki, ale nie problemy ze skórą. Czyli jeśli mamy na przykład po jakimś urazie
uszkodzony, czy zapadnięty, czy wyżarty, na przykład w przebiegu jakiegoś ropnia, mięsień, ale skóry nad tym mięśniem ok, to wtedy faktycznie można podać kwas polimlekowy, ale to jest blizna mięśnia, a nie blizna w skóry. W bliznę skóry kwasu polimlekowego się nie podaje, dlatego że, jak powiedziałem, po pierwsze robi zwłóknienia, a jeszcze jest druga ważna rzecz, w skórę w ogóle się tego kwasu, jak mówiłem wcześniej, nie podaje, no więc on nie ma jak zadziałać w sposób korzystny, może w sposób tylko niekorzystny zadziałać, utrudniając korygowanie tej blizny tymi prawdziwymi, sensownymi, wskazanymi metodami. Jeśli chodzi o roztępy, to jest trochę podobnie, no ale jest też drugi, taki bym powiedział, prozaiczny powód, mianowicie roztępy to z reguły jest bardzo duża powierzchnia, więc koszt zabiegów kwasem polimlekowym na roztępy, jak ktoś by się nawet uparł i chciałby taki zabieg robić, będą astronomiczne, kilkukrotnie czy może kilkunastokrotnie wyższe niż na przykład dobrą radiofrekwencją mikroigłową. A po drugie, pamiętajmy o tym, że kwas polimlekowy lubi się przemieszczać i w przypadku roztępu, który jest pustką, on będzie się zwijał i ten efekt będzie, nawet jeśli by miał gdzieś zadziałać, to nierównomierny. I ostatnie antywskazanie, które nie tak dawno usłyszałem i trochę wywołało uśmiech na mojej twarzy, to próba sprzedawania kwasu polimlekowego jako metody na przebarwienia. To trochę tak, jak ktoś by powiedział, że możemy sprzedawać, nie wiem, młotek jako metodę na rozbity czy przytrzaśnięty, nie wiem, jakimiś drzwiami palec. Totalny bezsens, kwas polimlekowy w ogóle na tego typu rzeczy nie działa ani korzystnie, ani niekorzystnie. Tyle w dzisiejszym filmie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli macie jeszcze jakiekolwiek dziwne informacje dotyczące czy to kwasu polimlekowego, czy w ogóle jakichś informacji, które gdzieś przeczytaliście, usłyszeliście na temat zabiegów medycyny estetycznej, które Wam się wydają nielogiczne, to zachęcam do komentowania, zachęcam do kontaktu ze mną. Możecie również pod tym filmem to wszystko wpisywać, możecie w wiadomościach bezpośrednich do mnie. Ja staram się takie rzeczy zbierać, bo chciałbym jak najbardziej tę medycynę estetyczną uporządkowywać, żebyście mieli jasny, jednoznaczny przekaz co do ciekawych, sensownych metod, zabiegów, jak również niesensownych, które niestety na tym rynku bardzo często się pojawiają. Życzę wszystkim dobrego dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.